Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poleciał do Moskwy. Czy po tej wizycie można się czegoś ważnego spodziewać? Nie, ale i tak warto lecieć do Moskwy na rozmowy z Rosjanami. Problemy w stosunkach polsko-rosyjskich, spory są znane od dawna każdemu. Ja tu je wymienię w kolejności alfabetycznej. Przygotowałem sobie Cieśnina Pilawska, gazociąg bałtycki, rehabilitacja ofiar Katynia i ogólnie przezwyciężenie historii, rozszerzenie NATO na wschód, a nawet rozszerzenie Unii Europejskiej, które wcześniej jakoś Rosji nie przeszkadzało. No i oczywiście tarcza antyrakietowa. W ważnych sprawach zapewne nic się nie zmieni. Nie tylko dziś i jutro, ale nawet podczas przyjazdu zapowiadanego Putina 1 września. Polskę i Rosję dzielą naprawdę poważne sprzeczności i Moskwa umie i lubi je wykorzystywać. Nie znaczy to, że nie należy z Moskwą rozmawiać. Polska nie może sobie na to pozwolić. Stosunki polsko-rosyjskie to jest ciężka dyplomatyczna orka. Próba uzyskania jakichś drobnych ustępstw, zawarcia kompromisów. I wciąż trzeba pamiętać o interesach strategicznych Polski.